Pocieszajcie się nawzajem. Część na czwartek. Przeczytaj 4:13-17. Jaki jest ostateczny cel tego wywodu apostoła Pawła na temat powtórnego przyjścia Jezusa? A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Jak powiedzieliśmy wcześniej, celem proroctwa nie jest zaspokojenie naszej ciekawości co do przyszłości, ale nauczenie nas, jak mamy żyć dzisiaj. Według Pawła kolejność wydarzeń czasów końca miała praktyczne znaczenie w codziennym życiu chrześcijan. Proroctwo jest na tyle cenne dla nas, na ile wpływa na nas sposób odnoszenia się do Boga i bliźnich. W tym przypadku apostoł pragnie posłużyć się wydarzeniami czasów końca w celu niesienia pocieszenia tym, którzy się smucili z powodu straty bliskich przyjaciół. Przeczytaj 4:16-17. Jakie ważne aspekty biblijnej nauki o powtórnym przyjściu Chrystusa nie zostały poruszone w powyższych wersetach? 16-17. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pawła i tak zawsze będziemy z Panem. Wersety te mówią, że wierzący zostaną zabrani do Jezusa w powietrze i odtąd zawsze już będą z Nim. Kluczowym tematem poruszonym przez Pawła jest spotkanie z tymi, którzy zasnęli i wieczne życie wraz z nimi i ze Zbawicielem. Apostoł nie wyjaśnia tu, dokąd udadzą się oni po spotkaniu z Chrystusem w powietrze. Ale nie mówi też ani słowa o tym, by wierzący przy powtórnym przyjściu Pana mieli stąpić z nieba wraz z Nim na ziemię i panować tutaj. Z wywodu Pawła wynika, iż święci będą dążyć w górę. Najpierw umarli wierzący powstaną z martwych, potem wraz z żyjącymi wierzącymi zostaną porwani na powietrze, na spotkanie Pana w powietrze. Apostoł Paweł dostarcza więcej informacji w 1 do Koryntian 15:23-24. Kreśli wyraźny paralelizm między doświadczeniem Chrystusa a doświadczeniem tych, którzy są w Chrystusie. Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba jako pierwiastek, co wskazuje, iż ci, którzy są w Nim, przeżyją podobne doświadczenie. Miejsce, do którego udadzą się święci, zostało wskazane w Jana 14:1-3. Gdy Jezus powtórnie przyjdzie, zabierze swoich wiernych, by byli tam, gdzie On jest, w niebie. Nie przyjdzie, by zostać z nami tam, gdzie oni są, na ziemi. Dlatego adwentyści wierzą, że przez 1000 lat po powtórnym przyjściu Chrystusa sprawiedliwi będą z Nim w niebie, bezbożni będą martwi, a szatan będzie zmuszony przebywać na ziemi, gdzie nie będzie miał kogo kusić ani dręczyć. Dopiero po wszystkich wydarzeniach związanych z 1000-leciem wierni przybędą z powrotem na ziemię. Pomyśl, jak bardzo nie z tego świata jest nasza nadzieja. Czy mogłoby być inaczej? Jaką prawdziwą nadzieję mógłby nam zaoferować ten świat? Jak możemy się nauczyć, by nie angażować się zbytnio w to, co nie może nam dać żadnej nadziei? Dziękuję.